No ja mam nadzieję, że są w dobrej kondycji, bo przede wszystkim dla mnie aktywność seniorów to jest coś, co pokazuje, że bardzo dbają o swoje zdrowie i w sferze profilaktyki to jest niezbędne. To jest po prostu coś, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne, czyli ta możliwość ruchu, możliwość pokonywania własnych słabości ze względu na wiek. To jest coś, co jest też i dobrym przykładem dla młodszych pokoleń, bo obserwuję no, taką trochę obniżoną chęć uczestnictwa w życiu sportowym ze strony młodych ludzi. Wybudowaliśmy mnóstwo dobrych obiektów sportowych, wybudowaliśmy dobrą infrastrukturę, a te boiska mimo wszystko stoją puste, z nich się nie korzysta. A jak jestem gdzieś w parkach, jestem gdzieś na otwartej przestrzeni, to widzę, że z tych otwartych zielonych siłowni, właśnie takich urządzeń rekreacyjnych bardzo dużo korzysta seniorów. No i to jest jak gdyby coś, na co będziemy chcieli starać się postawić przede wszystkim właśnie w takim kontekście profilaktyki zdrowotnej, żebyśmy to pokazywali, żebyśmy dawali taki przykład, bo i też w nowej perspektywie unijnej dużo na to będzie pieniędzy i tylko kwestia tego, żeby byli organizatorzy do zorganizowania tego. Są chęci, my mamy możliwości i dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy. Dzisiaj mamy wydarzenie, 4. edycję Opolskiej Olimpiady Senioralnej. To jest wydarzenie sportowe, w którym udział bierze 150 zawodników z całego województwa, podzielonych na 16 drużyn, plus kibice każdej z tych drużyn, więc myślę, że około 500 osób to takie minimum, które dzisiaj weźmie udział w tych zawodach. Bardzo zróżnicowane, bo zarówno mamy konkurencje wymagające sprawności fizycznej, jak i też intelektualnej, bo mamy konkurencję rzutu oszczepem, rzutu do celu, biegi sztafetowe i mamy też konkurencję wymagającą koncentracji, uwagi i skupienia, czyli puzzle olimpijskie. Oczywiście będą przyznawane nagrody za największą liczbę punktów, ale wszyscy zostaną nagrodzeni za chęci, za udział i mamy też przygotowane specjalne nagrody dla najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki tych zawodów. Trzymamy klasycznego podziału na wiek starości, czyli 60+, to jest ta kategoria, która tutaj dzisiaj króluje, ale też jest to bardzo zróżnicowane wewnątrz, bo mamy i osoby, które są zaraz po 60, jak i blisko 80, a nawet 90. Najstarszy sobie? Tak. Wszystkich mamy kategorię wiekową, przedział od 60 w górę, właściwie z każdego podpokolenia w tym momencie. Dziękuję również sponsorom wszystkim, przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu, który sponsoruje to. I przede wszystkim to jest taka idea, że jest to wielka integracja, a zarazem i rehabilitacja, bo zmniejszyły się kolejki do lekarzy, wie pani. Bo wolą jednak imprezę sportową. Redaktor, to są konkurencje, zabawy dla seniorów, bo co wymagać od takich uczestników, który ostatnio miał 92 lata? Co można wymagać? Ale jest piłka lekarska, są oszczepy dmuchane, są piłeczki, rakietki ping-pongowe, takie coś. No i jak... Oczywiście będzie i znicz olimpijski, który widać, że już tam stoi i będzie za chwilę rozpalony. Ale już tam pędzą o czas. Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę miłej zabawy. Wszystkiego dobrego.